No i witam wszystkich. Cieplutko, gorąco, bo jest tak gorąco. Mamy poniedziałek, u mnie jest poniedziałek, nie wiem jak u was. Bo znowu od wczoraj przesyła się filmik i nie chce się przesłać. Więc będzie jak będzie. No bo co ja zrobię? Nic nie zrobię, nie? No, wczoraj była niedziela. Dzień pogrillowy. A było bardzo fajnie na grillu, wam powiem. Ja tu tak ten, bo pieczarki ubieram. Dzień pogrillowy, więc wczoraj byliśmy zmęczeni. I odpoczywaliśmy, w sumie cały dzień przeleżyliśmy, całą niedzielę. Ja tylko byłam podlać na ogrodzie, a tak to w sumie cały dzień oglądaliśmy filmy. Żeby zregenerować siły na nowy tydzień. A dzisiaj co? A dzisiaj będzie chyba wielkie gotowanie. Bo tak sobie pomyślałam, że sobie nagotuję parę potraw na cały tydzień w sumie, albo i dłużej. Bo miałam zamiar robić pierogi, ale tak, dostałam schab, który już rozbiłam. Dostałam schab. Nie chciałam go mrozić, tylko od razu zrobić. Więc pomyślałam, że z części zrobię, nad nie wiem ile tu mi wyszło tych kotletów. Z części zrobię zwykłe w panierce. A z części zrobię parę roladek, bo mi zostały dosłownie 5 pieczarek, żeby zużyć, nie? Wszystko. 5 pieczarek, tą cukinię, ona już wymaga, żeby ją, coś z nią zrobić. I zostało mi kawałek cebuli. Więc zaraz ja to przesmażę. Zrobię 2-3 zwykłe. Schabowe. O, nie wiem, czy ta cukinia się nadaje jeszcze. Nie, no jeszcze okej. I sobie przesmażę tą pieczarki, tą cukinię. Z tą cebulką i po prostu zawinę w rolatki. No. Tylko ją tu poobieram, bo ona jakaś już jest trachnięta tak jakby. No i tak pomyślałam, że zrobię dzisiaj dzień gotowania. To już później nie będę musiała sobie zawracać głowy. Bo każdy sobie będzie brał co tam, na co będzie miał ochotę. No i nie wiem, czy to dzisiaj będę jeszcze pierogi robić. Czy może jutro, no ale chciałabym wszystko dzisiaj zrobić, nie? A co, zaczęłam wam mówić jak na grillu. Było super jak zawsze, posiedzieliśmy bardzo długo. Nawet nie wiem do której. Ale bardzo długo posiedzieliśmy. Chyba do drugiej. Tak mi się coś kojarzy, że do drugiej. No. Miło tak posiedzieć. Człowiek by tak codziennie sobie mógł, nie? Siedzieć i grillować. No ale inne rzeczy też trzeba robić. No więc ja sobie już tu kroję ten. Bo tu już mi się ziemniaczki gotują dla męża, bo chciał schabowego z ziemniaczkami. Surówki mi jeszcze zostały z grilla. To sobie patelnię poszukam. A jest tak ciepło, powiem wam. Jeszcze rano byłam dosiać ogórki.
bo mi nie wyszły i nie wiem, jeszcze tą cukinię. Bo wyszła aż jedna, już dwa razy sadziłam, więc nie wiem, czy coś z tymi nasionami jest nie tak, czy coś mi wyżera. No na tym to mi chyba turkuć wyżera, bo tu jest dużo turkucia, tego robala wstrętnego. No i mimo, że te grządki były robione, była duża warstwa, jak to się nazywa, kartonu na samym spodzie i patyków i innych takich, no to on się przebił chyba przez ten karton, przez to wszystko i szaleje. Wyżera mi, chyba że później wszystko nagle wyjdzie. Fasolka też mi nie wyszła, tam jakieś pojedyncze. Znaczy wyszła, no ale nie wszystko co posiałam, posadziłam. Tak pomyślałam, że tak zrobimy. A jeszcze może zrobię... Co zrobię? A to zobaczę, co mi mąż kupi, bo pojechał do sklepu dokupić wodę. I jakieś pieczywo sobie do pracy. Bo ja bułek nie upiekłam. Wczoraj mi się nie chciało, a dzisiaj to też bym musiała wcześniej wstać, żeby zrobić. Ale nie wstałam na tyle wcześniej, więc... Musi kupne dzisiaj mieć, no trudno. No, no i to tak wygląda. Ja sobie tu już cebulkę smażę. Teraz sobie wsadzę te pieczarki. Ojej, tak kroję, tak o. Taką kosteczkę, o, spadło, wszystko spada. Takie, wiecie, bo i tak się przesmaży, to się i tak zmniejszy swoją objętość, więc nie ma co szaleć z tym krojeniem. I tak będzie w środku zawinięte, może dwie, trzy wyjdą, to będzie to. W ogóle to mam jakoś dzisiaj ochotę pogotować. No. Potem już będę miała wolne, bo to wiecie jak z tym gotowaniem jest, nie? Też człowiek gotuje, to nabrudzi pół kuchni wszystkiego. To pomyślałam, że sobie tak naraz wszystko zrobię, parę rzeczy i z jedzeniem będzie spokój. Żeby codziennie nie brudzić garów i nie ten, nie? Chyba to będzie dobry pomysł. A też już jestem głodna, w brzuchu mi burczy. Bo jeszcze nic dzisiaj nie jadłam, jest 11. 11 jest godzina. Zobaczymy co kupi, to wam pokażę. No bo wiecie, woda się skończyła, znaczy ostatnia została woda do picia. Jajka by się przydały. No tu za dużo tego farszu nie wyjdzie. Tu mi zostało, o jeszcze tak, tyle serka, więc go też do tego farszu dam. Myślę, że to dobre będzie. Czasami najprostsze pomysły są najlepsze. A tak człowiek się resztek pozbędzie i nie będzie musiał myśleć, że tam coś się popsuje, czy nie popsuje, nie? No. Zaraz zrobimy.
Dobra, to ja sobie tutaj podsmażam ten farsz. Na razie mam cebulę z pieczarkami. Zaraz dodam tą cukinię. Później jak przestygnie, dodam tą resztkę tego serka pleśniowego do środka. I zobaczymy, na ile nam to starczy. No a teraz się weźmiemy od razu za co? Za panierowanie schaba. Schaba. Ja w ogóle się pomyliłam na grillu i zamiast dać, jak to się nazywa, tą przyprawę do sałatki, to wsypałam suszone pomidory. I sobie myślę, Boże, jaka niedobra przyprawa, w ogóle smaku nie ma. I dzisiaj dopiero zobaczyłam. No ale żeby nie było, to było na samym początku grilla. Więc... A człowiek jakiś taki durny, ja nie wiem. No, bo tu się znowu zabrudzi. Ho. No i wbijam sobie jajeczko. Nawet dwa wbijemy. Tu sobie damy mąkę. No i bułkę tartą. O Jezu, ile ja tej mąki wsypałam. Za dużo. Za dużo. Ej, na chwilę. Czekajcie, na chwilę się odłączę. No, musiałam się odłączyć, bo się musiałam skomunikować z mężem. Co tam w sklepie. Mi się nie chciało jechać. A wiecie, że to towar chowają. Przed nim towar chowają po prostu. Jak on idzie, to nic nie ma. Ja mówię, ci widzą, już cię widzą, że podjeżdżasz i wszystko chowają. Chowają, żebyś czasem coś nie kupił. No. Już wiem, że fasoli nie ma w sklepie, bo tak pomyślałam, że jeszcze fasolkę zrobię po brytońsku. Taką po brytońsku. No ale nie ma fasoli, mówi, że tylko w puszce jest. Więc nie będę fasolki robić. A w sumie bym tylko fasolę potrzebowała, bo mam i... Co mam? A, kiełbasę. A, fasolę i koncentrat bym potrzebowała, no, żeby fasolkę zrobić. No ale trudno, jak nie ma, to nie ma, nie? Tu już mu kotleta robię. Bo ziemniaki się gotują. I tylko sypię solą, pieprzem, bo nawet mi się przyprawy pokończyły, wiecie, zostałam tylko do ryb, do kurczaka trochę, jakaś papryka czerwona i jakieś tam pierdety, majerane, koregano, siadzie, o, jak zwykle, nie? O, ty, nie upadaj. A ty. No. To obsypuję solą, pieprzem z obu stron i smaruję musztardą. Z obu stron. I raz smaruję, raz nie smaruję. Ale dzisiaj posmaruję. O. I z obu stron smaruję musztardą. Kurcza. Wyjdzie, że ja tylko tu nic nie robię, tylko gotuję i jem. No.
Ale tak wypada. Przeważnie to co zrobić? Co zrobić? No, tu już mi się dosmaża. I tak teraz, moi kochani, sobie tu pozamieniam talerze tylko. I mam omusztrowany. Nie wiem, czy takie słowo jest. I teraz co? Teraz w mące. Mące. W mące, no. Więc chyba wpadną pierogi, jak nie będzie fasolki. To sobie później na spokojnie zrobię, jak już wszyscy pójdą z domu. Żeby mnie nie denerwowali. O. W jajcu i do bułki. Wielki ten kotlet wyszedł, kurde, to talerze takie małe. Damy radę, się lepi, wszystko ty. Zawsze, kurczę, zamiast robić mniejszych więcej, to ja narobię takie wielgachne, później ciężko po ten, popanierować je. Kurczę, kurczę. No i mamy kotleciora takiego wielkiego. No już go daję na patelnię. Tu już mi się przesmażyło. Ta cebula, pół tej czerwonej, pieczarki i cukinia. Więc odkładam do przestygnięcia. Wstawiamy. O. Stawiamy patelnię. Ja tu już mam na niej tłuszczyk z tego karczku, co dwa dni temu smażyłam. Ja nie wyrzucam takiego tłuszczu. Więc na nim usmażymy kotleta. Jeszcze oleju walniemy. No i będziemy pomału robić tu. Ale wam powiem, gorąco jest strasznie. I fajnie w końcu. A ja wodę doję, jakbym całe życie na kacu była normalnie. Więc woda u nas idzie bardzo, bardzo. No i kotlecika na patelnię, pyk. I się smaży. Dobra, to ja robię dalej, jak mi farsz przestygnie, to pokażę, co robię dalej. No i obiad gotowy dla mężu. I coś jednak kupił, to wam pokażę. Co kupił? No, coś tam kupił. Wszystkiego nie schowali. Wydał 56 zł w Dino. I co było kupione? Dwa kefirki.
bo może chłodnik zrobię. A my zresztą pijemy, ja piję tak o kefir. W lato. Jeszcze nie lato. Ale jak jest ciepło, to lubię kefirek się napić. Kupił chleb. Taki chleb. Chyba jakiś drogi chleb. Zobacz, ile ten chleb. Coś koło 7 zł. Ja pierdzielę. 6,89 chleb. No oszalał. No. Na bogato wam powiem. Chleb. Jajeczka. Bo się skończyły. Drugi chleb taki słonecznikowy, bo ja chciałam jakiś ciemny. No chciałam żytni, no ale jest słonecznikowy. Mleczko, bo się skończyło. I taką kremonę, ale my tego nie używamy, to jest dla gości, jak przychodzą, bo goście lubią takim... Coś mnie to swędzi. Jezu, jak mnie nos swędzi okropnie. No, no i to wszystko. I za to 60 zł, no super. No ale jak sam chleb tyle, lepiej nie mówić. No pewnie jeszcze właśnie butelka Osi, a do pracy była. O, i butelka Osi mówi, że ma jeszcze kupił, ale ma w aucie, bo to do pracy. No i to całe zakupy. Dwa kefiry, chleb taki zwykły, chleb słonecznikowy, mleko. Kremona. A, i zgrzewka wody. No, i zgrzewka wody. No i no to tyle, no. Takie zakupy, a w sumie nic nie kupione, nie? Kanapki będą i kawa do mleka i to tyle. No. No i co zrobisz? Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No ja tą sałatkę doprawiłam już tą przyprawą, ale teraz już przygięłam z tą przyprawą. Jak była niesłona, niedoprawiona, to teraz jest przedoprawiona. No ale trudno, jakoś zjemy. Przecież nie wyrzucimy. Dobra, to ja kończę ten farsz. No będzie filmik godzinę trwał. No i będę wam przesyłać w normalnej tam rozdzielczonie w 4K, bo to się przesyła, o Matko Bosko. Za długo. Będę chyba chwilowo tak normalnie wysyłać, bo chciałam wam, żebyście wy mieli lepsze do oglądania. Ale no niestety nie da się, bo ten się przesyła teraz w 4K i już się przesyła o całą noc. Nie wiem, co jest. Dlatego będę przesyłać normalnie. Nie w żadnych 4K. Żeby to jakoś w ogóle szło. No i dobra. Dobra, dupa z bobra. I sobie robimy teraz te. Tu pójdzie na kotlet, bo tu dziurawy taki. Wezmę rolatki. Zobaczymy, na ile starczy. Wezmę na razie. Raz, dwa. Trzy. O, to akurat chyba będzie na trzy, tak widzę. No i robię jak normalne. Pieprzem, solą. Tylko, że wy nie widzicie, nie? Ale nie mam gdzie tu postawić, bo mam tyle nastawiane. Wiecie, jak to przy gotowaniu. O, tu mamy sól. Ja nie doprawiałam tego farszu, bo ten ser dam.
Więc on jest słony, to nie dobra. Znowu spadliście. Sobie Rysia odpoczywa. Nie wiem, czy będzie widać tego od okna. O. Oczywiście kwiatki już musiałam zdjąć, bo proszę, jak Nyna wisi. Nyna wisi. Tutaj se pod łebek. Królewicz. Nasz. Rysio, czy ci waza. Tym razem wpadliście do jajka. No, fajnie było? Teraz będzie tak, bo tu będę robić. Tylko sobie wezmę czystą łyżkę. Też przesmarujemy musztardką. I z jednego schabu będą dwa dania, o. I od razu wszystko zużyte. Cyk, cyk. No, ja już sobie tutaj ten ser wkruszyłam, takie mniejsze. Teraz porozdzielamy sobie na trzy. Raz, dwa, trzy. O. I akurat. No i zabijamy. Cyk, cyk, cyk. Cyk, cyk, cyk. I tu mam trzecią. O. I cyk, cyk, cyk. I teraz je zrobię w mące i będę smażyć. A resztę zrobię, tu mi zostały raz, dwa, trzy. Trzy. I trzy zrobię jeszcze schabowe zwykłe. Ja już mam schabowe zrobione. Wstępnie je przesmażyłam lekko, no trochę może za mocno. Ale żeby je jeszcze dosmażyć przed jedzeniem. I tu mam te swoje trzy rolatki. Tu mniej więcej ogarnęłam. Idę lepić pierogi. I tu już mam stanowisko. Naszykowane. Ja robię w pokoju na stole. Bo mi tak najwygodniej. Tu już ciasto miałam wcześniej zrobione. No to wiadomo. Mąka. Ja daję od razu sól do ciasta. Trochę oleju, żeby było bardziej elastyczne. I mocno ciepłą wodą zarabiam. I takie wychodzi jak plastelinka. Ono trochę stało, z dwie godzinki na pewno. Tu mam całą michę farszu. Ja robiłam z tego serka, co sama robię, z jogurtu i wyszedł bardzo pyszny farsz. Ja kiedyś robiłam serka almety i wyszło podobnie. I się biorę za lepienie. No. Mam już rozwałkowane, tak siądę, bo okno tu nam... Okno nam tu świeci. No. I co chciałam wam powiedzieć?
Rysiu, nie strasz, Rysiu, straszę. Że filmik mi się już prawie przesłał. Jest godzina za 10:16. Zostało tam 6 minut, poszłam zobaczyć, a go cofło i zaczął od nowa się przesyłać. Boże, aż mi się gorąco zrobiło. I to był ten ostatni, co miał być 4K, ale ja go jednak cofłam i zrobię go tam tej zwykłej rozdzielczości, czy jak to się tam mówi, żeby był krótszy i się przesłał. Nie wiem, czy dzisiaj go będziecie mieli, czy nie. Jak nie, to jutro, no trudno, co zrobię. Będzie obsuwa, bo filmiki mam na bieżąco, no ale z tym wysyłaniem, to widzicie. No. Zaczynam właśnie lepić pierogi. Teraz na spokojnie puszczę sobie jakiś film. Naprawdę farsz wyszedł przepyszny z tym serkiem. Ja już tam na którymś filmiku pierogi lepiłam. O. Ja nie robię żadnych tutaj wywijasów. Takie robię pierożki. Nie za małe, nie za duże. Takie lubimy. No i sobie polepię. Puszczę jeszcze raz ten filmik, bo mi się tam konwersuje na nowo. No i nie wiem, no, co to dalej będzie. Bo mam 3 internety i na żadnym nie idzie, ja wam powiem, nie? Mam nadzieję, że to chwilowe jest takie i to niedługo się zmieni. Także ja już dzisiaj z wami nie będę się kończyć. Nie będę się kończyć, nie, dopiero zaczynam. Nie będę się z wami łączyć już dzisiaj, to sobie na spokojnie polepię te pierogi. Poglądam sobie jakiś film. No i co? No i mamy nadzieję, że ten filmik pójdzie, nie? Bo normalnie ja nie wiem, na co to kręcić, jak to nie chce iść. Życzę wam miłego, słonecznego dnia. I do zobaczenia.